Jesteśmy na Unii, zaczynamy składać EQ na 144 pala, zaczynamy od karminki. 550 milionów kosztuje nas. Troszkę jest, troszkę nie jest, zakładamy od razu. A tutaj akurat kolejna osoba pisze o naszej nick na 144, zobaczymy, może zaraz kupię. Kto wie, dobra. Pamiętacie na pewno tego mojego woja na Pandorze, którego mi zbanowali akurat jak składałem EQ, legendarny na łaźni i tak dalej. No to tutaj się bawimy w powtórkę, tyle że bez bana mam nadzieję. No i okej, czas na zakupki. Dokładnie, nasz silnik kupujemy od razu po hełmiku. Parę minut nie minęło i jest i on. Za 700M. No i spoko. Dobra, dwie legi kupione, szybko idą te zakupy, parę minut, dwie legendy. Tak, to wiadomo, że musi być gofer. Zakładam, od razu ktoś tam na GG pisze, nawet wiem kto. Pozdrowienia dla Haszytka. Tak, 5 minut, dwie legendy. Spoko. Jeszcze zaraz chyba na Tytana 144 pójdę. Jesteśmy na Unii. Ostatnio często jesteśmy na Unii. Dostajemy tutaj budki, legę, z łowcy klanów. Za 100 milionów na Jarunce. To wyjdzie jakoś, jakbyśmy tutaj dawali 400 milionów, więc wszystko co powyżej 400 będzie po prostu dla nas na plus. Budki poszły w miarę szybko, mi się wydaje. Poszły za 450, czyli 50 milionów na Unii jesteśmy jak najbardziej na czysto. Fajnie, jestem bardzo zadowolony. Tym bardziej, że ciężko tutaj legi sprzedać. Ale tutaj jeszcze macie akurat te dwie, poszły 18 godzin temu. To macie tak plus minus. Plus zwojki, zarabiam tutaj na zwojkach. Po 2 miliony zwoja z bacy. Po jeden też. I tak dalej. Do Enderum na Unii tak samo zwoje po 1 M chodzą. Jesteśmy na Pandorce, kupujemy naszyjnik OR za 520 milionów, jak się nie mylę, plus Hero, takie oto. Dobra, 520. A masz, nie mam pojęcia ile to gówno jest warte, ale no znajomy to już mu dam, niech się cieszy. Może akurat uda się zarobić, chociaż nie mam pojęcia, ale jeśli tak, no to fajnie. A jeśli nie, no to jak trochę stracę, to nic mi się nie stanie, niech się cieszy. Jesteśmy na Pandorce. Poszedł właśnie na silnik wonnej żywicy, wisior raczej. Za 650 minus podatek 65 milionów, czyli oczywiście 585. Coś tam zarobku jest, ale naprawdę niewiele. Ale myślałem, że i tak stracę na nim, więc nie jest najgorzej. Zabieramy. Kasacja. No i jest. Zawsze coś. Jesteśmy na Unii, kupujemy zaraz zestaw 5 kamieni za 0,5G od mistrza przedziału, nawet nie wiem co to oznacza. Możecie mi powiedzieć w komentarzach, bo nie mam pojęcia, czy że zdobył na ostatnim... nie pamiętam, łaźni na tym przedziale jakiś... No, że wygrał czy jak? To funkcjonuje, nie wiem. Ale dobra, wszystkie 5 kamieni i spokój. Nie będę musiał latać za nimi ganiać. Do tego jeszcze dojdzie tam chyba z 700 milionów na sztabki platyny. Inne pierdoły, kilka legend. Co będzie trzeba kupić. Więc trochę drogo wyjdziemy, to zbroja legendarna. Ale no jak składamy EQ, no to składamy, nie ma, że boli.
Jesteśmy na Unii, kupujemy właśnie łapki. O, takie fajne. Nawet nie wiedziałem, co kupuję do końca. Łapki. I taki oto naszyjnik oraz 110M. Fajnie. Nawet zapomniałem, że mi daje tutaj kasę. Spoko. Za 140 milionów na Zemnie. Nie pamiętam, czy była w to wliczona kasa, czy nie. Ale zobaczymy, może nie była. O, łapki zajebiste. To mi się podoba. Chluba to wiadomo, chluba. Dobra, relogamy na Zemnę. Dobra, to chyba on. Tak, 140, fajnie. A dzięki za transakcję. Coś czuję, że bardzo mi się opłacała. Tak. Czasem jakieś okazje też mi się muszą trafić. Dzięki. Jako, że już chwilę trzymam te moje dwie legendy. O, te kupione. Postanowiłem w sumie, że i tak kupiłem je tanio. Jeszcze sprawdziłem na filmie dokładnie za ile. Upewniłem się, że tanio, bo zapomniałem, że to było te 140. Pomyślałem, czemu nie. Wróćmy do korzeni, wystawmy je od 1K. Zobaczymy, za ile pójdą. Za 48 godzin będzie wiadomo, ile dostaniemy. Mam nadzieję, że jak najwięcej oczywiście. Dobra, od 1K tutaj. Uch. Może nie pójdą. Bym się zdziwił. I od 1K to. No dobra. To co, czekamy teraz minimum 48 godzin i będzie wiadomo. Okej, poszły nam dwie legendy z aukcji, które wystawiłem na aukcji za 1K. Jedną i drugą. Oczywiście to nie było kuptera, tylko licytacja, więc poszły za tyle. Chluba za 363 miliony raczej. Czyli oczywiście 10% mniej. Czyli mamy te 326. Okej. Oraz oczywiście te łapki z Madoka. Myślałem, że one pójdą jakoś za 600+. Ale jednak nie poszły, 440, czyli 400 dla nas, bez 4 milionów. I tak myślę, że chyba zarobiłem minimalnie. Nie za dużo, ale zawsze coś. Dobra, plus chyba to było 100 milionów, jeśli się nie mylę. Więc na pewno tak, na pewno są na plusie. Dobra, macie tutaj podliczenie.